Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Mamy dzisiaj środę, to jest 20. dzień grudnia i mamy dzisiaj kolejne powroty, kolejne wyzwania. Jakieś takie dosyć trudne są chyba w tym tygodniu. Będą wczoraj było trudno, dzisiaj też będzie trudno. Będzie od nas to wymagało pewnej pokory w takim powrocie, kochani. Dzisiaj powrót, który się dokonał jakby na dwa razy, ale chodzi mi szczególnie o ten drugi powrót, bo chodzi mi o powrót uczniów z Emaus. Najpierw można powiedzieć, że był jeden powrót, bo to był taki powrót do ich dawnego życia. Nie? Pamiętacie, że kiedy Pan Jezus został okrzyżowany, kiedy się te wszystkie nadzieje skończyły, kiedy część z nich po prostu zwątpiła, myślała, że już nic dalej nie będzie, no bo kto by to wierzył w jakiś zmartwychwstanie, a wtedy to naprawdę była najbardziej niewiarygodna myśl świata. Zresztą do dzisiaj powinna taka być, tylko myśmy się do tego przyzwyczaili. No i pamiętacie, oni po prostu wrócili do, no do dawnego sposobu życia, poszli, poszli do roboty, tak samo jak i Piotr, apostołowie też, pojechali z powrotem na ryby. Wszyscy tak naprawdę wrócili do tego, co było przed Panem Jezusem, nie? Ale na szczęście, w drodze do Emaus, spotkali Pana Jezusa. No i jak pamiętacie, on im tam cały dzień wszystko tłumaczył, w końcu im wytłumaczył, w końcu im pokazał siebie, i oni z tego Emaus wrócili do Wieczernika, wrócili do apostołów, mówiąc: Widzieliśmy Pana, czyli, mówiąc krótko mówiąc, Myśmy się mylili, niepotrzebnie poszliśmy do tego, co było kiedyś, straciliśmy nadzieję, nie wytrwaliśmy w wierzeniu w to, co On nam powiedział. No, de facto wracając też i mówiąc o tym apostołom, no, oni się w jakiś sposób przyznali do błędu, nie? Kani, pomyślcie dzisiaj, ja o tym chyba mówiłem w Stawaki jakiś czas temu, ale to właśnie, to już było kilka tygodni temu. Czy są takie błędy, do których nie chcecie się przyznać? O, co do których, nie wiem, oszukujecie ludzi, którzy na mówią wam, że coś tam źle zrobiliście, a mówią, tu się myliłeś, a ty po prostu idziesz w zaparte, że nie. Albo po prostu są takie rzeczy, co do których wiesz, że trzeba by je wyznać. Ja wiem, koniecznie że nie wszystkie rzeczy musimy, musimy mówić publicznie. To nie jest tak, że wszystkie rzeczy trzeba by każdemu człowiekowi powiedzieć, Panu Bogu tak. Ale są takie rzeczy, które trzeba by powiedzieć drugiej osobie. W sensie, jeśli ją jakoś skrzywdziliśmy, jeśli można coś naprawić, yy, tym bardziej, kiedy na przykład ta osoba wie, że tak było i de facto albo podejrzewa, yy, albo tak naprawdę wie, tylko my udajemy, że to się nie wydarzyło, bo coś tam. Pani pomyślcie, czy nie ma dzisiaj jakiejś takiej zakrytej prawdy, zakrytego błędu, zakrytej porażki, yy, zakrytej omyłki, którą myślicie, przeczekam to. Pani, prawda jest taka, że wszystko wyjdzie na jaw. Większość rzeczy tutaj na Ziemi. A jak nie na ziemi, to i tak wyjdzie na jaw po śmierci. I wiem, że to można się oszukiwać. Dobra, to poczekam po śmierci, bo nie wiadomo też, co to po tej śmierci będzie. Może się okaże, że wszystko to bójda, to wtedy w ogóle nie będę musiał tego nigdy wyznawać, bo nic nie będzie po śmierci. Nie? Rozumiem taką logikę, ale to jest, kochani, logika, która sprawia, że nie dojrzewamy, że się nie, nie dorastamy, nie doroślejemy, nie udoskonalamy się. To jest po prostu tkwienie w niedojrzałości. Pomyśl dzisiaj. Wiem, że pewnie nie każdego z Was to dotyczy. Ale może są takie rzeczy, że trzeba by stanąć i powiedzieć tak, jak was kiedyś tam prosiłem, żebyście przepraszali, żebyście prosili o przebaczenie, nie? Może dzisiaj trzeba po prostu nazwać pewne rzeczy po imieniu. Może ktoś to musi zrobić sam względem siebie, żeby się przestać oszukiwać. Może, i to koniecznie, jeżeli tak jest, to trzeba to zrobić względem Pana Boga. Może zatajasz coś, nosisz w swoim sercu jakieś zło, albo się pogodziłeś z jakimś złem i udajesz, że go nie ma. A może przed drugim człowiekiem też trzeba stanąć tak jak mówię, to trzeba sobie przemyśleć, co jest potrzebne, co jest dobre, co służy drugiemu człowiekowi, bo, bo czasem mam takie wrażenie, że my dajemy drugiemu człowiekowi jakieś nasze słabości tak naprawdę tylko po to, żeby się ich pozbyć, a nie po to, żeby w czymś, to miało pomóc chociażby tamtej osobie, nie, to może ją tylko przytłoczyć, to może ją tylko zniszczyć. Pytanie jest, jakie są nasze cele? Ale jeżeli czujesz, że to jest potrzebne, nawet nie tyle tobie, ale temu komuś, że to naprawi coś, że to, no właśnie, kogoś skrzywdziło i trzeba to odkręcić, no to może trzeba by się dzisiaj przyznać, żeby wrócić. Z tego Emaus. Bo może polazłeś, polazłaś do jakiegoś Emaus, a trzeba stamtąd wracać. Moi drodzy moi mili moi kochani, to by było na tyle. Przypomnę wam jeszcze kochani raz o akcji adwentowej yy, misja Zambia. Pomagamy Zambii. Spójrzcie proszę do opisu pod filmem, tam są wszystkie potrzebne linki i informacje. Yy, zapraszam was do hojności serca w tym adwencie. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się jutro. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławie i pięknego dnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego z Bogiem, pa! pa.